Cześć, siemanko, z tej strony Squido. Witajcie bardzo serdecznie w 13 odcinku pamiętnika z Minecraft. Dzisiaj będziemy rozmawiali o sprzęcie oraz będziemy robili trochę niebezpieczną rzecz. Ale najpierw stwórzmy sobie miecz. A więc, oj, słyszę Endermana gdzieś tutaj. Niezbyt mi się to podoba, tutaj są diaksy. Ogólnie dużo potworów tutaj słyszę. Gdzie ten Enderman jest? No gdzieś tu jest, bo... słychać go? No, na pewno gdzieś na górze jest. Nie chcę się tam teraz go szukać. Zresztą nie jest tam moim celem czy coś. Chociaż możemy sobie zobaczyć na to. Skoro już mam diaksowy miecz, to czemu by nie? Zobaczmy sobie, gdzie on to tam jest i zróbmy sobie z nim porządek. Oj, tam jest jakaś grota na górze. Widzicie to? Ciekawą rzecz odkryłem właśnie. Jest coś na górze, jakaś tam... O! Dobra. Tylko, że go tutaj chyba nie ma. No nie. Nie tutaj. A na pewno gdzieś on to jest. Tylko nie wiem gdzie. I za bardzo nie będę go teraz szukać. No bo to nie jest celem odcinka. Celem odcinka, tak jak już powiedziałem, jest zrobienie dość niebezpiecznej rzeczy, dużo bardziej niż tam szukanie jakiegoś Endermana, chociaż on jest tutaj na górze, nad nami. Gdzieś tam. Wysoko, ale mam to teraz gdzieś, tak jak już mówiłem. I zabiłem sobie kilka krówek i znowu mamy dużo, dużo mięska, które tam się będzie ładnie piekło. Mamy również troszkę skór, które przydadzą się przy budowie tej wielkiej biblioteki. Oraz dzisiaj będziemy również podróżować do piekła. Tu jest obsydian. Dziękuję bardzo. Z tego co wiem, potrzebne jest 14 sztuk na zrobienie portalu. Albo przynajmniej 10. Nie podobają mi się te dźwięki tych potworów. Dlatego fajnie by było, gdyby ucichły jakoś, tak? To by na pewno było miłe. Dodatkowo, co jeszcze? Cobblestone. Nie no, raczej tam na dole go nie ma. Cobblestone też się przyda. No i znalazłem jeszcze bardzo ciekawą rzecz, jaką jest ten oto miecz. O właśnie, tutaj się zaszył ten miecz. Znaczy Kilof, którego szukałem w ostatnim odcinku. Przepraszam was za pomyłkę. Rzućmy go sobie gdzie? Do Glowstone narzędzia. O, tu go sobie wrzućmy, gdzie powinien być. No, i tak sobie będę tworzył te narzędzia, ulepszał, gdy tylko będzie level, tak więc muszę troszkę naexpić tego levela. No i później się będziemy bawić. Czy coś mi jeszcze jest potrzebne? Książka mi nie jest potrzebna, tylko sobie tam zostawię. Tutaj gdzieś, o, książka. Tak samo drewno mam świeże, też sobie tutaj zostawimy. No i całą resztę mogę ze sobą praktycznie zabrać, no dobra. Ja nie chcę również brać tych oto zbóż, nasion, czy w ogóle co to jest. To mi też się nigdzie nie przyda. Natomiast fajnie by było sobie w końcu zrobić wiadro. No, chociażby na lawę, a najlepiej od razu ze 3 wiadra, co by było tak ładnie. 3 wiadra na lawę. Żeby tą lawę jakoś tak ładnie sobie ogarnąć, nie wiem po co, ale... Niech już będzie, a skoro się stakują, to niech będzie i więcej, ale czy jest sens? Nie, no nie, niech będą 3. No i to chyba wszystko, co mi jest potrzebne do wyprawy do Netheru. A, jeszcze jedna rzecz, tak? Oraz, no nie wiem, czy my tutaj posiadamy jakieś krzemienie, prawda? Ponieważ bardzo nie lubiłem tego. Bardzo nie lubiłem gravelu, dlatego nie mamy gravelu. Wow, trzeba będzie go jakoś zdobyć. To będzie niezłe wyzwanie. Zobaczymy sobie, czy gdzieś go na dworze nie ma. Ale wydaje mi się, że... No ciężko będzie o gravel. Tak, tak bardzo go nie lubiłem, a byłby mi potrzebny. No właśnie. Tam jest, dobra, więc sobie idziemy tam. Banzai i gravel jest na swoim miejscu, dlatego zaraz będę mógł go wydobyć w takiej formie, jaką mi jest niepotrzebny, czyli w formie tych krzemionki. O, jest krzemień, bardzo, bardzo pięknie.
Jest i krzemień, który był mi bardzo potrzebny. Nawet dwa mam, dobra. Będzie na przyszłość. No i z połączenia żelaza oraz krzemienia mamy taką oto zapalniczkę dosyć dobrą. Świnia również tutaj jest. Świni nie bierzemy. Jakbym ją teraz podpalił, to by były fajne stejki. No ale nie zrobię tego, ponieważ trzeba chronić prawa zwierząt, prawda? A myślę, że portal możemy sobie zrobić chociażby w tym miejscu. To będzie najprostsze właśnie do zrobienia. Tutaj trzeba tylko ładnie to wykopać. Tu już nawet fajny był taki zarys tego portalu, mogłem to zostawić, ale trzeba to oczywiście zamienić na obsydian. I z 14 sztuk ładnie mi się coś stworzyło. No i wchodzimy w portal, a w międzyczasie zacznę może opowiadać o moim sprzęcie, ponieważ o tym miał być dzisiejszy odcinek. Tak więc, jaki miałem sprzęt na początku mojego nagrywania? Był to komputer, który był kupiony mi przez rodziców bardzo, 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 bardzo dawno, dawno temu. No i był siłą rzeczy już przestarzały, chociaż w chwili zakupu miał to być jeden z najlepszych w ogóle komputerów. Nie wiadomo ile tam kosztuje, aż wiadomo, kosztował 1600 zł, więc to była dość duża kwota jak na rok 2006, ale rozpocząłem nagrywanie w roku 2011? Tak, bo 4 lata temu, więc w 2011, więc wtedy mój komputer miał już 5 lat, więc był, no, stary. To jest pewne, musimy sobie zostawiać pochodnie, żebym wiedział skąd przyszedłem. Tak więc pochodnie zostawiamy na każdym rogu. To jest taka już technika, jak mówiłem, Wiasiu i Małgosi, jak zostawiali okruszki chleba, tak i ja zostawiam pochodnie. No, to by było na tyle. Właśnie. No i jakie parametry miał mój ten stary komputer? Było to 1 giga RAMu. Był to jednorodzeniowy procesor o taktowaniu 1,8 GHz. Było to również, przydałby się łuk tutaj właśnie do tego netheru, bo jak widzę, te gazdy mogą mnie trochę męczyć, a chyba sobie prędko spokoju nie dadzą. Tak więc trzeba to jakoś ładnie ogarnąć. Idziemy stąd, wycofujemy się, taktyczny po prostu odwrót. No i karta graficzna w tym komputerze to była 128 mega RAMu, jakaś tam z pasywnym chłodzeniem, Radeon X650, ok? Dobra, przynajmniej tyle też pamiętałem. No a procesor to był Athlon M2. Tak, myślę, że dobrze. Wszystko tutaj, nic nie pomyliłem. No i na takim komputerze rozpocząłem swoją przygodę z YouTube'em. Jak wiecie i mogliście zauważyć i możecie ciągle zauważyć na starych filmikach, nie było to proste, były tam naprawdę dość duże lagi. Zapraszam do oglądania również tych starych filmów, szczególnie z dziennika, z jakiego dziennika, z... jak się moja pierwsza seria nazywała? Przygody jakieś. Podróżnik. Nie. Poszukiwać przygód z Minecraft. No tak, tak się moja seria nazywała, pierwsza. I tak to właściwie wyglądało, że taka seria i takie właśnie ogarnięcie w tym wszystkim było, żeby to fajnie zrobić, ale był sprzęt słaby. No i wyszło jak wyszło, tak naprawdę nie było wtedy nawet jeszcze HD. No niestety, poprzez słabego kompa, niestety moje nagrywanie, no, zakończyło się, no bo nie było to zbyt przyjemne. Ale później był taki cień nadziei, że będzie partnerstwo, będzie lepszy komp dzięki temu. No i rozpocząłem znowu nagrywanie, kupiłem sobie mikrofon, jakiś taki normalny, bo wcześniej to miałem taki odsłuchawek z Biedronki za 5 zł. Kupiłem sobie taki za 30 zł mikrofon. Wow, co to wtedy było? No właśnie. Było to już dużo lepsza jakość. Chociaż ciężko tu mówić o jakiejkolwiek jakości w porównaniu do tego, co jest teraz. No ale jakoś to tam było, jakoś to wyglądało, jakoś się z tym żyło.
Był to mikrofon z Logitecha, nazwy dokładnie nie pamiętam, więc przepraszam. No ale był to dość popularny i dobry mikrofon, tak więc byłem z niego zadowolony. Dozbieramy sobie tutaj staka tego oto piasku dusz. No i później zobaczymy. I tak właściwie nagrywałem przez następne pół roku. Dopiero po pół roku miałem swoją pierwszą wypłatę z partnerstwa z YouTube. No i kupiłem sobie za te wszystkie pieniążki mikrofon, nawet musiałem, nie mikrofon tylko procesor. Musiałem nawet dołożyć ze swoich pieniędzy, aby ten procesor sobie kupić. Był to dwurdzeniowy procesor, 3 GHz, wow, wow, wow. Myślałem już, że nie będzie w ogóle lagów, że będę mógł nagrywać wszystko. No niestety nie było aż tak kolorowo, oczywiście było dużo lepiej, bo mogłem sobie już pozwolić na normalny rendering filmów w normalnym programie Camtasia. Właśnie, bo wtedy używałem Camtasia i to było coś bardzo dobrego, bo kiedyś mi się te filmy renderowały po 7-8 godzin, czy tam nawet nie wiadomo ile, bo nawet nie próbowałem, bo taki miałem sobie komp. Natomiast na tym dwurdzeniowym procesorze te filmy renderowały mi się już w 2 do max 4 godzin, więc to było wow. 2 godziny render filmu, więc naprawdę byłem z tego zadowolony, że tak się to udało zrobić. Chyba się zgubiłem w tym netterze, dlatego muszę sobie pochodnie porozstawiać. 2-godzinny render filmu to było coś naprawdę niesamowitego. No i byłem z tego właśnie zadowolony, że udało mi się tak fajny procesor kupić i tak ładnie to wszystko ogarnąć. To był już jakiś progres w tym właśnie sprzęcie. Dodatkowo, o tam sobie pójdziemy, myślę, że tam będzie dość dobrze. Albo tu. Nie. Tu chyba nie jest dobrze, albo jest, tak. To tędy sobie przejdziemy. Jakoś, mam nadzieję. Nie, dobra, cofam to. Nie pójdziemy tędy. Na czym to ja skończyłem moją opowieść? Właśnie na tym procesorze. No i później nie wiem ile minęło, czy to było pół roku, czy półtora roku. Bo jak wiecie, z datami trochę jestem słaby i mi się to wszystko rozmazuje. W każdym razie minęło trochę czasu. I dwa lata temu był to miesiąc, miesiąc luty, początek 2013 roku. Nie wiem właściwie w którym, przepraszam, że tak te daty słabo ogarniam, ale mam nadzieję, że wy mnie poprawicie i to wszystko usystematyzujecie w komentarzach, właśnie, chronologicznie. Ja tylko mówię, jak to może być, więc 2 lata temu, rok 2012, kupiłem sobie już całego... Chwila, nie. Jeszcze raz. Się troszkę zgubiłem, jak wiecie, no, się można troszkę zgubić, ja jestem takim człowiekiem, że ciężko mi o daty. Więc chwila, rok 2012, koniec roku 2012. Postanowiłem, że kupię sobie z wypłat z YouTube'a lepszy mikrofon, ponieważ było mnie już stać na legendarny, naprawdę lubiany przez wszystkich YouTuberów mikrofon firmy Blue. Mikrofon, tak, mikrofon firmy Blue, to był oczywiście Blue Yeti. Było mnie na niego stać, a to kupię sobie, no nie? Był to jakiś chyba wrzesień 2012, coś takiego. Tak więc w tym właśnie okresie kupiłem sobie ten oto mikrofon. No i mam go do dziś, czyli można powiedzieć, że 2,5 roku. No sorry, jestem tak słaby. Natomiast kupiłem sobie również calutki, nowiutki komputer, który mam do dziś w niezmienionej formie praktycznie. No tak, całkowicie niezmienionej formie. Dobra, nie ma tutaj nigdzie tego glowstone'a, tak więc ciężko mi jest go szukać. Tak na próżno tutaj chodzę i gubię się. Ach, tutaj nigdzie tego glowstone'a nie ma. Trzeba iść tam. No i kupiłem sobie ten mikrofon, później komputer.
Dobra, o mikrofonie było, to może przejdę do komputera od razu. Właśnie, ciężko mi jest tak opowiadać o tym wszystkim, jeśli chodzi o zakres dat, tak więc przepraszam was, ile razy tylko mogę, będę przepraszał. No, to naprawdę nie jest moja wina, po prostu taki mam typ osobowości, że właśnie ciężko mi jest się w czasie odnaleźć. Co więcej mogę powiedzieć na temat mojego nowego komputera, którego sobie kupiłem pół roku temu. Było to oczywiście wszystko, może nie wszystko, połowę właśnie z YouTube'a miałem, z programu partnerskiego, a połowę postanowiłem włożyć tam swoich pieniędzy, które gdzieś tam za jakąś pomoc, pracę lub też po prostu dostawałem na urodziny i tak dalej. I postanowiłem właśnie zainwestować to wszystko w nowy komputer. Nowy komputer kosztował mi jakieś 3000 zł w sumie, więc nie była to już mała kwota, było to coś naprawdę dużego, ogromna inwestycja. No i powiem wam, że zarówno jak w tym, jak również przy tym mikrofonie, tak i przy właśnie okazji zakupu całego tego komputera, było to coś szalone, to trzeba przyznać. Dobra, mogę już chyba wydobywać ten oto glowstone. Było to dość szalone ze względu na to... Oj, chyba mi to spadnie wszystko, nieważne. Nie chcę na to nawet patrzeć. No bo duże pieniądze na to tak naprawdę poszły. Kiedy ja miałem... Ile wtedy miałem? 16 lat, no właśnie. No to były to dla mnie duże pieniądze i... chociaż i tak chciałem mieć dobry komputer, no bo jak wiadomo... właśnie... Byłem właśnie w takim wieku, że dużo sobie grałem w różne gry. No i dobry komputer właśnie był do tego potrzebny. A, że mogłem na tym dodatkowo zarabiać, było to podwójnie takie korzystne i dobre. Tak więc postanowiłem, że i tak mi się to kiedyś zwróci, więc postanowiłem zakupić jednak ten komputer. Ojej. Dobra, wychodzę z tego netheru, ponieważ tu mnie nękają różne stworzenia. Mam nadzieję, że tyle glowstone'u, co mam idealnie dwa staki, to mi wystarczy. I więcej nie potrzebuję naprawdę, tylko się odnajdę gdzieś tutaj, bo jestem szczerze mówiąc zgubiony. Tak, no tam widzę już pochodnie, tak więc jestem już praktycznie na miejscu i zaraz sobie stąd wyjdę. No i parametry tego mojego nowego komputera, no bo męczę to już chyba od 5 minut i jeszcze nie skończyłem. Tak więc, mam taki sprzęt do dziś i to jest mój aktualny sprzęt i w ogóle. Tak więc, procesor to jest i5-3510K, podkręcona dość mocno. Jak wiadomo, żeby były lepsze osiągi. O, tędy sobie możemy jeszcze przejść, zobaczyć co tutaj jest ciekawego. Później mamy 16 GB RAM-u. To jest RAM z Intel Extreme Masters, taki dość ładny, z limitowanej edycji. W sumie właśnie wtedy, kiedy kupowałem ten komputer, bardzo, bardzo byłem właśnie tym zafascynowany i pomyślałem sobie, że tak, Intel, tak, Intel, tak. No i będzie to bardzo fajne. Ale i tak ten RAM był tani. Zapłaciłem za to chyba 400 zł, za cały taki pakiet 16 giga, więc bardzo, bardzo tanio. Później karta graficzna to jest GTS 450 od Asusa, wersja overclock, 1 giga RAM-u, 850 MHz, mam ją do dziś, narzekam trochę na nią, ale działa, działa. I FPS-ów jest wystarczająco dużo, żeby nagrywać w 60 FPS-ach, więc nie ma żadnego problemu z tą kartą graficzną. Bardzo nawet ładnie się sprawuje. Co dalej? Płyta główna, no bo to też był taki element, że wow, kupię sobie jakąś tutaj kondensatory, takie tam. To jest Z77 Extreme 4 od Asusa. No i jeszcze co?
No i obudowę mogę jeszcze podać, ponieważ to jest też dość ważna rzecz. Ten komputer mi się niestety trochę popsuł 2 miesiące po zakupie i musiałem wysłać go na gwarancję i niestety nie było przez pewien długi, długi czas, bo aż 2 miesięcy, przez całe wakacje, praktycznie 2 lata temu nie było filmów właśnie przez tą moją awarię komputera. Natomiast rok później zrobiłem serię wakacje z Minecraft, o czym może jeszcze będzie odcinek pamiętnika. Zobaczymy. Dobra, myślę, że jak ktoś ma jeszcze jakieś pytania co do specyfikacji mojego komputera, to napiszcie w komentarzach, ja to ładnie wypiszę, no bo ciężko mi jest opowiadać tak z pamięci. No ale myślę, że najważniejsze rzeczy wymieniłem. Taki komputer mam do dziś. Jeśli kogoś bardziej interesuje, tak jak mówię, komentarze. No i tam właśnie odpowiem na te pytania. Czy zamierzam go zmieniać? Myślę, że póty co wystarcza i jest okej. A jak kiedyś będę naprawdę bardzo bogaty, no to sobie zmienię. No i tyle. Przez tyle lat nagrywałem na bardzo słabym sprzęcie. Co 1 giga RAM i słaby procesor i w ogóle wszystko tam słabe było. Więc myślę, że tym razem nie powinienem za bardzo narzekać, więc... Wszystkiego dobrego wam życzę, zapraszam do oglądania wszystkich moich filmów, szczególnie tych tutaj pierwszych nagrywanych na słabym komputerze, ponieważ zobaczycie, jak to wtedy było, że musiałem grać na render distance tutaj, na tajni sobie ustawiać. No i trzymajcie się, no i pa pa, do zobaczenia.